Dzień dobry w salonie minister nauki szkolnictwa wyższego profesor Lena Kolarska-Bobińska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry panie. Sesja na wielu uczelniach już się zaczęła albo się właśnie zaczyna. To na początek dobre słowo dla studentów. Trzymamy kciuki. No. Zdawajcie egzaminy, ale przede wszystkim uczcie się i róbcie to z pasją i z sercem. No to przychodzi platforma obywatelska do profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej i co pani profesor wpisuje w indeksie PO w rubryce ustawa o związkach partnerskich. Zdane. No nie niezdane, bo to nie przeszło przez Sejm. Ja bardzo popieram tę ustawę i powinnam, że uważam, że powinna być ona załatwiona. Mam nadzieję, że bardzo szybko w tej chwili nie przejdą te dwie inne e, ustawy. Czyli in vitro, bo nas Komisja Europejska goni. I też ustawa antyprzemocowa, tak zwana. Ustawa o ratyfikacji konwencji antyprzemocowej. O raty... tak, o ratyfikacji. Być może w tym tygodniu to się rzeczywiście stanie. Ja, to już po prostu tyle czasu i tak tyl... długo się o tym mówi i wałkuje, że po prostu powinno szybko to zostać zdjęte z agendy i koniec. No, a jak nazwać to, co obserwujemy wokół projektu Platformy o Związkach Partnerskich w ostatnich dniach i tygodniach? To jest chaos, zamieszanie, bałagan, niedopatrzenie. C I to... Co to takiego? Myślę, że to jest e, rozbieżność opinii i dyskusja ciągle, dlatego że platforma jest zróżnicowana. E, są osoby, które uważają, że w tej Ustawia, a zwłaszcza w tej propozycji, która w tej chwili jest w Sejmie, tam nie ma nic takiego, co mogłoby kogokolwiek oburzać, że to są po prostu ułatwienia dla osób będących żyjących już w partnerstwie, a potrzebujących jakby usankcjonowania formalnego z No ale jeśli jednego dnia, Więc dyskusja jest po prostu. No, no, no jeśli jednego dnia premier, lider partii ogłasza na konferencji podsumowującej 100 dni rządu, że w tej kadencji będzie ta ustawa głosowana w Sejmie... Mija kilka czy kilkanaście dni doradca. Pani premier mówi, że to już chyba zadanie dla następnego yy, Sejmu. Po czym yy, niedługo później yy, minister inny w kancelarii premiera mówi, że jednak prawdopodobnie Sejm się tym w tej kadencji yy, zajmie. Więc ja bym powiedziała: skupmy się na razie na tych dwóch pierwszych ustawach, o których ja powiedziałam, in vitro i ta ratyfikacja konwencji przemysłowej. A tę zostawmy, nie ruszajmy? <coughs> Na, na razie zobaczymy, jaki jest rozkład też głosów w platformie w tych dwóch e, głosowaniach. Czyli pani premier ogłaszając, że się tym Sejm zajmie, nie miała świadomości tego, jaki jest rozkład głosów? Pani, pani premier chce przekonywać do tego posłów i myślę, że będzie bardzo energicznie do tego przekonywała posłów, e, ale mówię. E, są dyskusje, a spraw skomplikowanych, konfliktowych, budzących e, emocje jest bardzo dużo, a w Platformie jednak. Sprawy obyczajowe nie były rygorystycznie dotychczas podporządkowane dyscyplinie. Ale słuchając pani premier mówiącej na kilka miesięcy przed wyborami, że Sejm zajmie się tą ustawą, można przypomnieć sobie Donalda Tuska, który w czerwcu 2011 roku też zapowiadał, że to jest ważna sprawa i tuż po wyborach warto wziąć na tapetę projekt w tej sprawie i się nim zająć. Więc ktoś pomyśli, no, obiecali, obiecali, nie załatwili. No więc pyta się mnie pan, uważam, że to powinno było być przegłosowane e, i byśmy nie mieli już teraz tej dyskusji. Sprawa nie jest skomplikowana, nie jest e, budząca jakieś szalone... O. Obyczajowe emocje. Jest to sprawa dla mnie prawno techniczna ułatwiająca życie. Pani minister, do ciągu... wracając do y, ekspozycji pani premier Kopacz i zapowiedzi, które są, czy mają być realizowane, wśród nich y, była zapowiedź następująca. Zaproponuję program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej. Dzięki temu studenci zdobędą praktykę, a uczelnie y, opuszczą bogatsi nie tylko o wiedzę, ale także o praktyczne doświadczenie. Kiedy ruszy ten program? Y, on już jest w tej chwili przygotowany, zajmuje się tym, y, Osoby odpowiedzialne za służbę cywilną yy, i on rusza niebawem. Tak jak po... Niebawem to znaczy, kiedy te pierwsi studenci będą mogli z tego skorzystać? Ja myślę, że pierwsi studenci będą korzystali już od września, dlatego że, ale to nie jest bardzo skomplikowany program starze i praktyki trwają w różnych urzędach, również w naszym. W związku z tym jest to tylko jakby uporządkowanie, spięcie yy, i nadanie temu pewnego, pewnego kierunku. To ilu studentów z tego programu będzie mogło skorzystać? To zależy od ministerstwa, dlatego że różne są ministerstwa, są różne agencje. I zobaczymy też, ile będzie chętnych, bo to nie jest tak Od ministerstwa akurat... nauki, czy od poszczególnych nie, 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 nie ministerstw? Od poszczególnych ministerstw, bo to nie jest program Ministerstwa Nauki, ani my nie koordynujemy, nie zarządzamy, my Mamy program rzeczywiście staży i praktyk, ale to jest ogólnopolski program. W związku z tym, że weszła w życie ustawa, która powoduje, że studenci szkół wyższych. W profilu zawodowym mają trzy miesiące staży, i to jest dopiero problem i ból. To na czym ten program przekonanie... polega. Próbuję zrozumieć, na czym ten program ogłoszony przez panią premier polega. To znaczy w tym programie nie jest przewidziane, ilu studentów będzie mogło z tego skorzystać, ile staży w poszczególnych ministerstwach będzie do zaoferowania? Ja pan to trwa w tej chwili dyskusja nad tym programem, a rzeczywiście to zależy absolutnie od ministerstwa, bo są ministerstwa, gdzie nie ma tutaj problemu, a... Oczywiście jest pewien opór też administracji, dlatego że stażysta to jest osoba, praktykant, którą trzeba nauczyć, poświęcić ten czas, ale ja też uważam, że bardzo warto i należy to wspierać, ale nie jest to największa obietnica, którą złożyła pani premier. To będą bezpłatne staże, bezpłatne dla studentów. Student nie będzie otrzymywał za to wynagrodzenia. No my chcemy, żeby, żeby staże w ogóle i praktyki, mamy przeznaczone e, pewne pieniądze europejskie na staże i praktyki i Będziemy chcieli, żeby były. To które kierunki będą objęte tym programem? Które kierunki studiów? Wie pan, to zależy, czy na przykład inżynier, który, osoba, która kończy studia wyższe, inżynierskie czy informatyczne, koniecznie chce iść na starze. do ministerstwa. Myślę, że to będzie otwarte dla wszystkich. Natomiast. Yy, i, i, to po prostu po pewnych kierunkach jest zainteresowanie i chęć uczestniczenia, a po pewnych nie. A uczelnie wszystkie będą mogły wziąć udział w tym programie, czy też będą wybierane? Nie, nie, nie. Wszystkie uczelnie i trzeba być otwarty. Yy, inna, być może ważniejsza propozycja pani minister, z Expo, pani premier z ekspoze dotyczyła studiów dla Polaków za granicą, za które zapłaci y, polskie państwo. Wtedy padła data 2016 rok. To będzie początek 2016 roku, czy też y, kolejny rok akademicki y, y, jesień jest Kolejny rok akademicki. My w tej, w tej chwili to ta sprawa staje w przyszłym tygodniu lub za dwa tygodnie na rządzie i zapadną już ostateczne decyzje. Potem musi jednak przejść przez Sejm, dlatego że wymaga dwóch, trzech poprawek w różnych ustawach, tak, że sprawy się szybko toczą. Czyli jak, jak rozumiem, to już wszystko jest policzone, dopięte i wiadomo, ilu studentów będzie mogło skorzystać z no tak, tego programu. Tak, na razie zaproponowaliśmy, żeby to jest pilotaż, żeby to było 100 osób. Polaków 100 osób rocznie? 100 osób rocznie wyjeżdżających. Du dużo Polaków. Y samoistnie wyjeżdża na studia za granicę. Dzisiaj czytamy o tym w prasie, że no 48 właśnie. tysięcy Polaków już studiuje za granicą według wyliczeń o OECD. Tak. Tu w tym przypadku chodzi o to, żeby wysyłać tę grupę na najlepsze, światowe. Nie tylko m, europejskie, ale właśnie światowe. Z, z tej czołówki wyliczyliśmy, to będzie o, dotyczyło 29 uczelni z rankingu szanghajskiego. Pierwszych 29? I... Czy, 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 czy wybrane? Ran... Nie, nie, nie. Pierwszych plus rankingi branżowe. Tak. Jaką żeśmy zrobili listę, a tak naprawdę ten nasz program um, polega na tym, że pokrywamy koszty również dla osób, które nie mogą same Pozwolić sobie na studiowanie za granicą, bo nawet jak studia są tanie i bez, czy bezpłatne w niektórych krajach Unii Europejskiej, to jednak trzeba tam mieszkać, jeść, utrzymywać się. Więc chodzi o to, żeby osoby bardzo zdolne, a mniej zamożne korzystały z tego. A po drugie, chodzi o to, żeby też zmienić myślenie o powrotach. I to dla, i to dla mnie, muszę powiedzieć, jest największe wyzwanie. Te powroty młodych ludzi, bo ja uważam, że powinni jeździć, powinni się uczyć, zdobywać doświadczenie, jeśli ich to interesuje. I chcą. Natomiast bardzo bym chciał, żeby wracali do Polski. Pani minister, przy ilu szkołach wyższych działają dzisiaj w Polsce żłobki, przedszkola punkty przedszkolne? Oj to jest naprawdę można policzyć na dwóch rękach, to, to jest bardzo nieduża liczba. Przypomnę, obietnicę, którą platforma obywatelska złożyła trzy lata temu, czy cztery już w swoim programie, brzmiała tak, ta obietnica. Na każdej uczelni powstanie punkt przedszkolny. Studenci, którzy zostają rodzicami w trakcie studiów lub zatrudnieni na uczelni. Młodzi naukowcy otrzymają możliwość skorzystania z takiego udogodnienia. Udało się? E, w tej chwili rozpoczynamy nabór zgłoszeń, więc, tak jak mówię, bo w wielu uczelniach jest. Czyli kilkanaście uczelni w Polsce to nie jest uczelni, wiele, moim zdaniem. Tak, ale są jeszcze tak zwane takie dzienne miejsca opieki, żłobki, to co dla nas przyszli studenci, skarżąc się, mówiąc, że owszem, takie żłobki są, ale głównie dla pracowników, nie dla studentów. Jeden z portali wyliczył, że w Polsce przy uczelniach wyższych działa kilkanaście żłobków i klubików. Tak, no więc w tej chwili jest, będzie ogłoszone otwarcie, ale są pieniądze europejskie. Robimy ten program razem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. I, to ile w tym roku, pani chodzi, zdaniem, tylko, uda się stworzyć ja, takich miejsc przy uczelniach w, w Polsce? Ja tro, trochę mi trudno powiedzieć, bo to też zależy od zainteresowania. E, uczelni samych, bo to one będą występowały, składały. Pracujemy ze studentami z NZS-u i oni mówią, że oni będą sami też propagowali, nalegali. To jest taka bardzo ścisły projekt współpracy tutaj między administracją a tymi grupami. 10 I milionów ja liczę, złotych na ten, na ten rok zostało przewidziane na ten projekt. tak. No, chodzi o to, żeby zacząć coś, a po drugie ja bardzo liczę, że wtedy okaże się, że tworzy się też atmosfera przyjazna dla studentów, rodziców, bo to nie chodzi tylko żeby stworzyć sam klubik. To chodzi o organizację zajęć, to chodzi o miejsca, gdzie matki i ojcowie mogą przebywać, przewijać dzieci, zajmować się. To chodzi o całą taką atmosferę przyjazną rodzinie na uczelniach. Jutro zbierze się kongres Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Pani będzie na tym spotkaniu, pani minister? Ja, znaczy, oglądałam, do, dowiedziałam się e, o, o tym komitecie i o tej konferencji od znajomych. Czyli że tak nie było powiem. zaproszenia Czyli, na, na ten kongres e, jutrzejszy, e, skierowanego do pani dosta, minister? Dostałam Udało mi się dostać, że tak powiem, e, skład paneli. No to można Potem, znaleźć w internecie, tak, to, to tak. nie jest tajne. E, natomiast dostałam zaproszenie parę dni temu na uczestnictwo na sali. E, tam nie zaplanowano, żebym ja jakoś zabrała głos, wytłumaczyła, powiedziała. Natomiast zaczęłam szybko. Y, było zaproszenie, a jaka będzie pani odpowiedź, obecność? Będziemy, na pewno tam będzie parę osób z ministerstwa zledziło. Chcę tylko powiedzieć, że... Na sali, na ponieważ, miejscu? Tak, na sali, na miejscu. Natomiast, Ale pani się nie wybiera? E, zastanawiam się jeszcze. Natomiast patrzałam na postulaty, powie pan, że. Był, że tak powiem, list kryzys, kryzysowy humanistyki, który e, otrzymałam, jak e, przy, zostałam ministrem. No teraz w postulatach Był... na przykład wprowadzenie filozofii do programów tak. e, nauczania. Ja tylko może powiem, i tylko skończę, Proszę. że zrobiliśmy wtedy stół okrągły humanistyki, spisaliśmy postulaty, ja przejrzałam te postulaty, które mam tutaj. Ta, przygotowaliśmy pakiet dla humanistyki, przejrzałam i właściwie wszystkie zostały te postulaty zrobione w tym to, nowym programie yy, to, wspierania co żeśmy humanistyki to ustalili na okrągłym stole nie to gdzie kto Różne osoby mają kolejne postulaty, bo to na tym polega, że jak zwykle e, ustala się pewien pakiet działań, to potem i się go realizuje, to potem się okazuje, może jeszcze to, może jeszcze to, może jeszcze to. Oczywiście, że chciałoby się e, bardzo dużo. Natomiast w tej chwili zaczyna działać, już zaczął działać, a pełną panusza od września, program e, kompetencji miękkich, gdzie m, na wszystkich uczelniach będzie można. W ramach e, uczelni będą mogły składać i prowadzić zajęcia i z logiki i z filozofii i z retoryki i z tych wszystkich miękkich zajęć, które potrzeba, a studenci będą mogli wybierać spośród zajęć nie tylko te związane z własnym kierunkiem, ale bardzo różne. Ale jeśli ten program jest zmieniany właśnie teraz, no bo w, ogłaszany jest przez Ministerstwo nowy program wspierania humanistyki, a pan jest mówi, zmodyfikowany. Jeszcze dodatkowo, oprócz tych dwóch, to co trochę ja brzmi jak próba rehabilitacji humanistyki i przyznanie, że w ostatnich latach nie było najlepiej ze wspieraniem humanistyki w no, Polsce. Te pieniądze będą te same, bo m, to jest 80 milionów złotych e, tylko z samego programu humanistyki. E, oprócz tego e, w, jest w, w naszych agencjach są pieniądze też na duże programy humanistyki. To, co myśmy zrobili, zmieniony, znaczy poprawiony. Nie wszystko, co jest poprawione, oznacza, że konieczność rehabilitacji. Ja bym powiedziała tak, są uwzględnione postulaty środowiska i w tym programie humanistyki Mamy na przykład bardzo e, ważny dla środowiska taki nurt wspomagania misyjności humanistyki e, i e, nowoczesnej humanistyki. Minister Lena kolarska Bobińska dziękuję za dziękuję spotkanie. Marcin bardzo. Zaborski, do usłyszenia.